Jeżeli chodzi o spotkania osobiste, to chyba pierwszym spotkaniem to było spotkanie w Niepokalanowie. Ono też było dla mnie takie ciekawe, ponieważ tam byli studenci, a wtedy zaoczni, a studentami zaocznymi byli ci, którzy pracowali też i w takich różnych służbach. No i potem tam coś donieśli na mnie, ale to drobiazg. Drugie spotkanie to było spotkanie, jechałam z całą grupą, taka zorganizowana pielgrzymka na Zaspę i potem do Gdyni. Już 1987. 87 rok i to było też charakterystyczne takie moje spotkanie z Ojcem Świętym. Też miało swoje różne historie, ponieważ nocowałam koleżanki, a koleżanki mąż ze złości na nią, bo tam coś tego między nimi, doniósł do Ubecji, że do SB, że tutaj jest taka jedna. No i oni przyszli. Ale że to byli studenci, no bo to prawo studiowali, tej mojej koleżanki, która pracowała na uniwersytecie, to ona ich tak zagadała, że mnie w końcu nie przetrzepali. I chyba do dzisiaj w jej nutach gdzieś leżą te wszystkie ulotki, które ja przewoziłam, bo ze strachu przyjechałam z córką. Ze strachu powkładałam gdzieś tam stosy nut, które leżały u niej na pianinie. Także że to były też taka jakby druga warstwa. Ale w związku z tym, że oni pewnie sprawdzali i zapowiedzieli, że przyjdą jeszcze raz sprawdzić, no to z córką już o 6 rano pobiegłyśmy tam na Zaspę i stałyśmy aż do 15 chyba, tak jak było to spotkanie. To było cudowne spotkanie z Ojcem Świętym, a droga powrotna była koszmarna, bo wszystko było milicją obstawione. Ale to nie liczyło się, liczył się fakt spotkania z Ojcem Świętym. No jak to? Słowa do nas. One mnie tak podniosły na duchu, że postanowiłam, mimo tam różnych spraw, trochę bardziej się włączyć w takie różne działania. Ale też postanowiłam, no to już właściwie trochę wcześniej postanowiłam, zająć się obroną życia naukowo. I od tamtego czasu zaczęłam pracować nad ochroną, prawnokarną ochroną życia. Najpierw była kara śmierci, potem była ochrona życia od poczęcia, potem eutanazja, także to taki tryptyk ochrony życia. Myślę, że zapamiętałam te słowa, które Ojciec Święty do nas mówił o tym, że jedni drugich brzemiona noście, bo to też było takie, żeby się jednak nie stać gdzieś tam sobie tak od, tylko wziąć i nieść te brzemiona. Ojciec Święty dodał nam wtedy naprawdę ducha. A już nie mówię o ołtarzu, jaki był piękny, jak Ojciec Święty stał. Byłam w pierwszym rzędzie, no bo jak ktoś o 6 rano przychodzi za barierką, więc widziałam ten ołtarz doskonale. Ze mną był las sztandarów Solidarności, bo one, mimo że nas przetrzepywali, to jednak jakoś te sztandary podnosili ludzie. No oczywiście to, co pamiętam, to niech stąpi duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. Nawet kiedyś spytałam i mówię, Ojcze Święty, to zawdzięczamy Tobie, Ojcze Święty, to, co się w Polsce stało, bo ściągnąłeś nam Ducha Świętego. Ojciec Święty tak się uśmiechnął i powiedział, no tak mówią, tak mówią. W polskim episkopacie powołana została komisja, taka, która w której świeccy pracowali, ale tam był też ksiądz biskup Stefanek, którzy pracowali nad projektem ustawy o ochronie życia dziecka poczętego. Może to już gdzieś tam daleko w pamięci pozostaje, a może nawet już ludzie nie pamiętają. W 87 roku rozpoczęliśmy tę pracę nad projektem, zakończyliśmy ją w 89 roku i wtedy wpłynął projekt
pierwszy projekt ustawy o ochronie dziecka poczętego. Tam nazwaliśmy podmiot, który trzeba chronić, dzieckiem poczętym, żeby widać było, że to jest człowiek i ma godność człowieka, którą trzeba chronić, nie można go zabijać. I taki projekt powstał. On został skierowany do tego starego parlamentu, on się potem rozwiązał, ale projekt jest. Potem zaczęliśmy już po wyborach pracować nad projektem, nad ochroną życia, Senat zwłaszcza. Z woli Senatu, zwłaszcza marszałka pana profesora Strmachowskiego, bo on wysunął moją kandydaturę, zostałam przewodniczącą Komisji Konstytucyjnej. Zaczęliśmy pracę nad projektem konstytucji, gdzie wpisaliśmy, że prawo do życia od poczęcia powinno być chronione. Mówię oczywiście w skrócie, nie jest to język przepisu, który zaproponowałam. No i wtedy zaczęła być widoczna ta polaryzacja, o której pan mówił, to znaczy część osób, niektórzy nawet, nie wymienię nazwisk, takim się to nie podobało, że wystąpili z Komisji Konstytucyjnej Senatu, ale wtedy już byłam w Rzymie. Spotykałam się z, to był taki dar od Pana Boga, z Ojcem Świętym. I podczas jednego ze spotkań powiedziałam: Ojcze Święty, że przygotowywana jest w Senacie, przygotowywany jest projekt konstytucji z ochroną życia od poczęcia. Ojciec Święty na to mówi tak: jakby mi kto przysłał taki projekt, to bym przeczytał i nawet bym odpisał. No to szybciutko, jak wróciłam do Warszawy, to wysłałam i rzeczywiście w jednym liście Ojciec Święty zgłasza uwagi, znaczy uwagi, no komentuje to, że otrzymał ten projekt. Także to była moja wielka radość, że mogłam pokazać dzieło wspólne Komisji Konstytucyjnej. Ona była, jak mówię, już potem podzielona, bo były osoby, które początkowo, tak jak pan mówił, nawet czytały czytania w czasie mszy świętej, a potem nagle się okazało, że są bardzo antykościelni. Wiem, że Ojciec Święty się wtedy bardzo interesował pracami konstytucyjnymi, dawał temu wyraz, a ja zawsze miałam na uwadze to, że chciałabym jako przewodnicząca Komisji Konstytucyjnej pamiętać, że jest prawo naturalne, które jest wpisane w nasze sumienia i że trzeba budować demokrację również na wartościach. Także Ojciec Święty interesował się tym, że powstaje w Polsce konstytucja. No jakby mógł się nie interesować, zawsze mówił, że Polska to moja ojczyzna. Było takie spotkanie nadzwyczajne, ponieważ myśmy byli bardzo, z Senatu wyszedł projekt, przegłosowany, poszedł do Sejmu projekt ustawy o ochronie życia dziecka poczętego. Przewodniczącą tego zespołu, który zajmował się projektem senackim ustawy o ochronie życia poczętego, była pani posłanka Anna Knysok, która miała ten sam system wartości co my i tak samo chciała ochrony życia dziecka poczętego, prawnej ochrony życia. No ale tam zaczęły się, bo oni się bardzo spluralizowali, a poza tym trzeba pamiętać, że to był jeszcze Sejm kontraktowy. To nie był tak jak Senat Solidarnościowy. Tam było jeszcze dużo takich osób, które no z naszych niestety, to się tak jak mówiłam, spolaryzowało. I nawet z Komitetów Obywatelskich posłowie, czyli Solidarności, bardzo się rozdzielili i nie chcieli wprowadzić tej ustawy i starali się zablokować. I rzeczywiście zablokowali pracę nad tym projektem. I myśmy byli tacy strasznie zmartwieni. I jak Ojciec Święty przyjechał w 1991 roku, zresztą było wcześniej spotkanie, bo to była przecież rocznica Konstytucji, potem dostaliśmy zaproszenie na Miodową. I powiedziano nam, że będzie spotkanie z Ojcem Świętym. Był potem obiad i spotkanie. Ojciec Święty wtedy chciał nas, my tacy smutni staliśmy, Ojciec Święty do nas chciał nam podnieść ducha, tak mi się wydaje, bo powiedział,
żebyśmy się nie, w takim duchu mówił do nas, żebyśmy się tym tak nie załamywali, bo ważne jest, że zrobiło się pewien krok, że to jest też ważne. No rzeczywiście, to jest wiedza, którą trzeba posiadać, jak się jest w parlamencie, że jak się nie ma większości, to nawet jak się ma najszlachetniejsze intencje, to można być tylko świadkiem czasami, a nie można niczego przeprowadzić. Dlatego tak ważne są wybory. Ojciec Święty wtedy uznał, że i to było takie znamienne w nauczaniu Jana Pawła II, że Polsce trzeba przypomnieć dekalog, że budujemy naszą państwowość, powinniśmy ją budować na wartościach. Dekalog zapisuje to, co Pan Bóg zapisał w naszych sumieniach, to, co jest prawem naturalnym i że na tym powinniśmy budować. Niestety Polska nie posłuchała tego głosu. Kiedyś Jan Paweł II mi powiedział tak, że w Polsce wielbią mnie tylko wargami. Bardzo mi było wtedy smutno. Ojcze Święty, jak my Cię kochamy, a jak dochodzi do stanowienia prawa, bo akurat nie tym się zajmowałam wówczas, to absolutnie nie pilnuje się, nie patrzy się na nauczanie Jana Pawła II, nie patrzy się na system wartości, na których powinien być zbudowany każdy system państwowy, czyli na godności człowieka, bo to wszystko z przyrodzonej godności człowieka wynika. Ojciec Święty tak akcentuje tę przyrodzoną godność, z której wynikają przyrodzone prawa, na przykład prawo do życia. Ja uznałam, że to jest znamienne, że Ojciec Święty jakby przeanalizował sobie sytuację naszą sytuację w Polsce i doszedł do wniosku, no muszę Polsce przypomnieć 10 przykazań. I to jest dla mnie z tamtej pielgrzymki najważniejsze, że trzeba nam było przypominać 10 przykazań, na których powinniśmy budować nasz system państwowy, czego zresztą nie usłuchaliśmy. No to było przeżycie tak wielkie, że Ojciec Święty nawet na samym końcu już tak nieoficjalnie powiedział, ale nam się przydarzyło coś, prawda? Ale nam się przydarzyło i jeszcze chyba dodał, i to w takim mundurku czy ubraniu, już nie wiem, czy to jest zapisane gdzieś, bo rzeczywiście, ale nam się przydarzyło, że przyszedł Ojciec Święty, a teraz z tej perspektywy obecnej, święty Jan Paweł II był w polskim parlamencie i mówił nam, że podstawą każdego prawa stanowionego musi być człowiek. I mówił nam, że dobro wspólne, mierzone czy no, mierzone dobrem pojedynczego człowieka, to jest ta zasada, którą w parlamencie powinno się respektować, tworząc prawa. No niestety, wielbią mnie tylko wargami, to można by tak powiedzieć. Było to wielkie przeżycie. Oj, spotykał się z nami, to piękne chwile. Podniosły. Ja wiedziałam, że to jest historyczna chwila. Później Ojciec Święty był w parlamencie włoskim, ale też im wskazywał drogę. Też mówił o tym, jakie wartości powinno mieć prawo, jeżeli ma być prawem. Także to są takie uwagi, które Ojca Świętego wynikające z takiej doskonałej diagnozy sytuacji w Polsce i na świecie. Drugi mój wyjazd do Rzymu to był na zaproszenie kobiet chadeczek. Bo tutaj kobieta, bo Solidarność, w ogóle wożono mnie wszędzie po Włoszech i pokazywano, tutaj jest senatorka Solidarności, nawet jedna pani chciała zrobić Solidarność krwi, więc mnie jakieś tam igłą nakłuła, Boże, co musiałam znieść, no ale to tak między nami. No i to był rok 90, więc marzec, z okazji Dnia Kobiet mnie zaprosiły te chadeczki. Miałam taki list
który starał się o przyjęcie mnie, o to, żebym pracowała na KUL-u, ówczesny dziekan Wydziału Prawa na KUL-u, ksiądz profesor Stasiak. Ja się wahałam, no bo jednak w Toruniu pracowałam na uniwersytecie. Lublin jest dość daleko od Torunia, jeszcze Warszawa, bo byłam senatorką, więc to bałam się podjąć tej pracy. Zastanawiałam się, no ale dał mi jakiś taki list i mówi, że jak to oddam komuś, to na pewno będę miała spotkanie z Ojcem Świętym, bo prosi o to, żeby Ojciec Święty mnie przyjął. No i to było takie pierwsze spotkanie w cztery oczy. Byłam na mszy świętej, potem byłam w bibliotece. I Ojciec Święty do mnie podchodzi, patrzy mi w oczy i mówi tak: czytałem artykuły, pani profesor. No bo wtedy jeszcze publikowałam w Tygodniku Powszechnym. Jeszcze jak cenzura była, to tam wycinali i tak dalej. No to wiedziałam, że Ojciec Święty na pewno czytał. A potem mówi: słyszałem, że pani będzie pracowała na KUL-u, cieszę się bardzo. No to jak mogłam odmówić? Przyjechałam do Polski, zadzwoniłam do księdza profesora Stasiaka, do dziekana Wydziału Prawa na KUL-u i mnie: proszę księdza dziekana, podjęłam decyzję, będę pracować. I od października 90 roku pracowałam już na KUL-u. A przepraszam, palce w tym maczał święty Jan Paweł II, bo gdyby nie powiedział: cieszę się bardzo, to może bym się nie zdecydowała, a tak uznałam, że nie ma wyjścia. I nie żałuję, nigdy tego nie żałowałam, że jeździłam taki kawał drogi. To było naprawdę dla mnie powodem wielkiej radości i dumy, że pracuję na KUL-u, na uczelni świętego Jana Pawła II. Fundację założył Jan Paweł II. Ona teraz jest związana z księdzem kardynałem Dziwiszem, tak było w statucie. Natomiast jest rada administracyjna, to taka jakby zarządzająca. W tej chwili taką główną postacią jest ksiądz kardynał, a przedtem Jan Paweł II jako założyciel tej fundacji spotykał się z nami, wysłuchiwał sprawozdań z działalności fundacji i to przedstawiała Rada Administracyjna. I tam byłam 3 kadencje. Tak, to był cudowny czas, bo na przykład tak. 2 razy w roku mieliśmy spotkania z Ojcem Świętym. Ojciec Święty słuchał sprawozdań z prac fundacji w okresie półrocznym. Czyli dlatego 2 razy w roku, to mniej więcej styczeń, wrzesień czy koniec sierpnia jakoś tak. Ojciec Święty był jeszcze w Castel Gandolfo. I kilka razy się tak zdarzyło, nie powiem, że zawsze. Kilka razy się tak zdarzyło, że dostawałam zaproszenia, żebym przyjechała rano na mszę świętą, a spotkanie było po południu. Czy w południe, czyli jeszcze był obiad, a potem kolacja. I na przykład w Castel Gandolfo kiedyś raniutko zawiózł mnie ojciec Heimo, bo nocowałam najczęściej, bo to 2 kroki i jestem na placu świętego Piotra, jak to był dom pielgrzyma na Via Pfeiffer. I dostałam takie zaproszenie, ojciec Heimo mnie zawiózł na mszę świętą rano do Castel Gandolfo, a potem całe pół dnia siedziałam w Castel Gandolfo. No to raz mogłam wyjść i miałam tam różne rzeczy do czytania, a jak na przykład to było zimą, czyli to było spotkanie na Watykanie, to mogłam sobie chodzić po bibliotece. Raz Ojciec Święty mnie zobaczył, a potem to opowiadał w taki sposób do księdza profesora Stycznia. A ja jej powiedziałem: Alicja w Krainie Czarów, bo ja chodziłam i patrzyłam na te książki. No te cudne książki, a w ogóle na punkcie książek to jestem troszkę zwariowana, a to co widziałam w bibliotece Ojca Świętego, to wprowadzało mnie w zachwyt. Także że to były takie moje prywatne szczęścia. O. Tak bym to nazwała, największe szczęście. Łatwo uchwalić rok poświęcony komuś,
nawet tak wielkiemu jak święty Jan Paweł II. Ale czy to ma być tylko pusty gest, przegłosujemy, będzie cały rok poświęcony Janowi Pawłowi II, czy coś powinno z tego wynikać? No chyba powinno wynikać. A co jaki jest wynik tego roku? Uchwalono atak na rodzinę, bo niewątpliwie konwencja zawiera tego typu przepisy. Uchwalono ustawę o in vitro. Nie wiem, już chyba przez ten miesiąc nie uchwali się ustawy o związkach partnerskich. Przecież Ojciec Święty tak wyraźnie i o tym mówił. Czyli z nauczania Jana Pawła II, jeszcze to nauczanie do parlamentarzystów o dobru wspólnym, które jest mierzone dobrem każdego i całego człowieka. Czy nawet posłowie i senatorowie katoliccy, czy mają to na uwadze? Nie mają tego na uwadze, zawsze szukają wykrętów. Przypominam sobie rok 95, kiedy się ukazała encyklika. I później był rok 96, kiedy SLD i PSL zmieniali oni ustawę o warunkach przerywania ciąży, ochronie tam. Tytuł jest absolutnie nieadekwatny do treści tej ustawy. I pamiętam, jak wyszła encyklika, jak niektórzy ludzie się cieszyli, że nic ich nie spotka w płaszczyźnie religii, w płaszczyźnie kościelnej, ponieważ Ojciec Święty w punkcie 73 pisze to, co pisze. I przypominam sobie wtedy, że zostałam poproszona o to, żeby napisać artykuł na ten temat. Bo niektórzy nawet do tego się dopuszczali, że mówili, że Ojciec Święty popiera takie głosowanie, w którym popiera się aborcję, byle tylko coś tam ograniczyć, ale w ogóle to można głosować. Ojciec Święty nigdzie tego nie napisał. Proszono mnie o napisanie artykułu. Miałam to na konferencji międzynarodowej w Rzymie, ale także w ramach wykładu inauguracyjnego na Kulu o tym mówiłam. Ojciec Święty potem mi dziękował, że dziękuję za interpretację, bo przecież zaczęto szukać usprawiedliwienia własnej niegodziwości przy głosowaniu w słowach Ojca Świętego. Tak starano się interpretować punkt 73, żeby wyszło na to, że ci, którzy głosowali za ustawą z 93 roku, że oni są zupełnie czyści, że moralnie, chodzi o moralność, naszą moralność, i że nie popadają w żadne kościelne, tak bym powiedziała, sankcje, które są w kodeksie prawa kanonicznego wyraźnie wskazane. Tak samo teraz niektórzy się cieszyli, więc ja tak tylko powiem, że jeżeli jest to pierwsza ustawa, to absolutnie nie wolno głosować. Dopiero jak się głosuje nad ustawą, która ogranicza, to wolno głosować tylko nad ograniczeniem. Natomiast ci, którzy w 93 roku głosowali nad ustawą, która ograniczała, wykreślając względy społeczne jako podstawę legalizacji aborcji, ale wprowadziła nowy powód, ten eugeniczny. Więc to ich nie usprawiedliwia, że oni ograniczali, bo równocześnie wprowadzili, nawet wiem, który to poseł z Unii Demokratycznej zaproponował taki właśnie przepis pozwalający na zabijanie dziecka poczętego ciężko chorego, sądząc, że potem Jan Paweł II jakby rozgrzeszył ich w Evangelium Vitae, ponieważ równocześnie ograniczano. Nie, jeżeli się wprowadza, poszerza, a to poszerzało, przedtem nie było takiej podstawy w 1956 roku w tej ustawie, więc to rzeczywiście nie ma się co cieszyć, bo się popadło w grzech.
Ale to już jest sprawa osobista i sprawa księdza i osób, które głosowały. Natomiast jak słyszałam wypowiedzi niektórych katolików, którzy mówili teraz, jak to in vitro jest zgodne z nauczaniem Kościoła niemalże, no to sobie pomyślałam, że jednak nie można sobie żartować z Panem Bogiem, ani z nauczaniem Jana Pawła II. Jan Paweł II wyraźnie powiedział, że to jest nieład moralny. Także trzeba o tym pamiętać. Jeżeli chcemy, ustalamy rok Jana Pawła II, parlament uchwala, to powinien się czuć chyba w takiej powinności, żeby jednak uwzględniać nauczanie osoby, której rok poświęcają. No, a tego niestety nie ma.